Szanowni Państwo, witam Państwa na konferencji prasowej Młodej Lewicy, która będzie podsumowaniem zarówno okrągłego stołu, który odbył się w Grudziądzu w maju, ale również podsumowaniem wszystkich okrągłych stołów, które odbyły się w całej Polsce, które to podsumowanie mieliśmy ostatnio 4 lipca w budynku Sejmu, w trakcie którego przedstawiliśmy jako Lewica oraz organizacje pozarządowe, które pracowały przy tych postulatach. Postulaty, które są takim priorytetem, które chcemy wziąć na warsztat zaraz po wygranych, mam nadzieję, wyborach. A jeśli nie po wygranych wyborach, no to oczywiście będziemy to zgłaszać w formie ustawy. Zresztą jedna z tych propozycji, czyli ustawa o zawodzie psychologa, została już jakiś czas temu przez nas złożona za sprawą posła Marka Rutki. Zgłaszamy te postulaty, ponieważ sprawa psychiatrii dzieci i młodzieży jest dla nas szczególnie ważna. Dlatego właśnie organizowaliśmy Okrągły Stół, Kujawsko-Pomorski Okrągły Stół wokół psychiatrii dzieci i młodzieży, który odbył się w Grudziądzu, który zebrał zarówno władze miasta, władze wojewódzkie, młodzież szkolną, młodzież z Młodzieżowej Rady Miasta, z Młodzieżowego Sejmiku Województwa oraz inne organizacje pozarządowe. Zebraliśmy się w tym różnorodnym gremium po to, aby porozmawiać o problemach dzieci i młodzieży i o możliwych rozwiązaniach, aby ta psychiatria zaczęła w końcu dobrze działać. Intymne historie, które usłyszeliśmy na tym okrągłym stole, mówiły nam między innymi o tym, że jedna osoba, która musiała wychodzić z uzależnienia od narkotyków, od alkoholu, zaczęła wyliczać nam, ile jej znajomych z tej paczki znajomych, która była właśnie uzależniona, dalej funkcjonuje na tym świecie. I jeśli się nie mylę, z 9 osób, które funkcjonowały w tej paczce, zostały na tym świecie tylko 3. Z czego ona była jedną właśnie tą osobą i tym silnym głosem, który postanowiła opowiedzieć właśnie o tej sytuacji na naszym okrągłym stole. Ale to również są sytuacje chociażby przemocy szkolnej, przemocy w rodzinie, ale również zbyt długich kolejek do psychiatry czy psychologa. I właśnie to chcemy rozwiązać dwoma postulatami, które chciałbym przedstawić na tej konferencji prasowej. Pierwszym postulatem jest dostęp do psychologa w każdej szkole. To jest plan minimum, który musimy zrealizować, tak aby młoda osoba mogła w swojej szkole bezpiecznie zwrócić się do psychologa ze swoimi problemami. To oczywiście nie jest rozwiązanie na dłuższy etap. To nie jest tak, że ten psycholog będzie prowadził teraz terapię w szkołach, ale to jest ten pierwszy etap, który musi zadziać się w szkole, najbliżej właśnie tego dziecka, po to, aby ten psycholog zarówno mógł rozeznać się w tym, co się dzieje u tego dziecka, ale również zaproponować rozwiązania dla niego i zaproponować dalsze kroki. A żeby można było te dalsze kroki podjąć i aby można było w ogóle pójść do tego psychologa, bardzo ważny jest nasz drugi postulat, czyli to, aby umożliwić dzieciom i młodzieży pójście do psychologa, do specjalisty psychiatrii od 15 roku życia. To jest bardzo ważne, ponieważ obecnie, tak jak słyszeliśmy również na tym okrągłym stole, część rodziców po prostu nie zgadza się na to, aby ich dziecko poszło do psychologa, ponieważ, tak jak mówię, nie chcą mieć dziecka wariata, nie chcą, żeby ich sąsiedzi gadali, nie chcą, żeby rodzina gadała. Ale tutaj chodzi o, proszę Państwa, wasze dziecko. Tutaj chodzi o to, że obecnie te statystyki samobójstw dzieci i młodzieży są zatrważające i liczą się w ponad 100 osobach w całym kraju. I to jest statystyka, która alarmuje nas i która powinna zaalarmować również rodziców, powinna zaalarmować szkoły i powinna zaalarmować psychologów po to, aby poprzeć właśnie ten postulat. To jest plan minimum, który musimy zrealizować po to, aby dziecko mogło pójść, młodzież mogła pójść sama do psychologa, mogła opowiedzieć o swoich problemach i mogła zacząć korzystać z tej pomocy. Od 16 roku życia możemy podpisywać się chociażby pod operacjami, które mają być zrealizowane dla nas, a czemu nie możemy pójść chociażby do psychologa, który w obecnych czasach jest tak ogromnie ważny, w czasach, w których tak wiele młodzieży zmaga się czy to z depresją, czy z zaburzeniami lękowymi, z hejtem w szkole, czy na przykład z homofobią.
To jest coś, co uważamy, że powinno być zrealizowane od zaraz i wierzymy, że może być zrealizowane. To nie jest żaden kontrowersyjny postulat, który sobie wymyśliliśmy, tylko to jest postulat wypracowany zarówno z dziećmi i młodzieżą na tych okrągłych stołach, ale również z organizacjami pozarządowymi, które specjalistycznie zajmują się kwestią zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.